W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o tym, czego najbardziej brakuje dziś w polskiej debacie publicznej i o tym, dlaczego to Kali z powieści W pustyni i w puszczy mógłby być jej najlepszym patronem. Ja się nazywam Piotr Trudnowski, a to jest Klubu Tygodnik, czyli regularny wideokomentarz Klubu Jagiellońskiego. Na przemian z Andrzejem Kochutem komentujemy sprawy krajowe i międzynarodowe. Jeżeli chcecie śledzić nasze komentarze na YouTubie, dołączcie do grona subskrybentów tego kanału. Jeżeli ciekawią Was inne opinie, ekspertyzy, artykuły Klubu Jagiellońskiego, zapraszamy na naszego Facebooka, na Twittera. Wreszcie możecie dołączyć do naszego newslettera. Dzisiaj będę mówił o sprawie, która w miniony weekend chyba była najgorętszym tematem politycznym, czyli tymczasowego aresztu dla Margot. Jak wiecie, w Polsce trwa wielka kulturowa wojna, ideologiczny spór. Mieliśmy najpierw kłótnię o warszawską kartę LGBT, mieliśmy wielkie emocje w kampanii prezydenckiej, mieliśmy prowokacje związane z wieszaniem tęczowych flag na warszawskich pomnikach, w tym na historycznej figurze Chrystusa sprzed kościoła Świętego Krzyża. Teraz przyszła kolejna odsłona tego sporu, jak można się było niestety spodziewać. Eskalacja konfliktu, eskalacja prowokacji trwa. Wcześniej czy później władza musiała się złapać na te prowokacje i doszło do tego, o co chyba części aktywistów chodziło od samego początku. Czyli powstały obrazki, na których widać policję, która zatrzymuje osoby z tęczowymi flagami. Mam wrażenie, że w tej sprawie, jak w soczewce, możemy zobaczyć, jak wielkim problemem polskiego życia publicznego jest brak konsekwencji, hipokryzja, kalizm. I na kilku przykładach chciałem opowiedzieć tę sprawę właśnie z perspektywy hipokryzji osób, które postanowiły się w nią zaangażować. Dylemat numer jeden brzmi, czy akceptujemy przemoc w życiu publicznym, czy uważamy, że należy ją zwalczać. Cała sprawa związana z Margot bierze się z faktu, że doszło do ulicznej awantury polegającej na tym, że zdewastowano jeżdżący po Warszawie samochód Fundacji Pro. Doszło również do ostrej szarpaniny, można powiedzieć, pobicia. Mieliśmy do czynienia z dość oczywistą i wcale nieumiarkowaną agresją ze strony osób, które lewicowe i liberalne media nazywają aktywistkami LGBT. Co więcej, sami możecie posłuchać, jak oni opowiadają o tym, jak wygląda ich nowe hobby. Od wczoraj uprawiamy sobie taki sport, łapanie ciężarówek na mieście Fundacji Pro, zatrzymywania ich, zamalowywania ich tablic. I co jeszcze? No generalnie to był wczorajszy dzień, a dzisiaj Fundacja Pro wpadła pod pomysł, że przejedzie nam pod domem, więc przyjęłyśmy zaproszenie. Mamy chyba problem, bo z jednej strony nieustająco słyszymy o tym, że nie może być akceptacji dla agresji w życiu publicznym, słyszymy o tym, że już słowa potrafią ranić i że słowa są formą przemocy, wreszcie słyszymy o tym, że mamy do czynienia wręcz ze zinstytucjonalizowaną agresją wobec osób LGBT. Ale co się dzieje w sytuacji, kiedy to te osoby zaczynają używać przemocy w życiu publicznym? Okazuje się, że mają bardzo wielu całkiem szanowanych i poważanych w debacie publicznej adwokatów, którzy nie mają żadnego problemu z tym, by bić na alarm, by mówić o tym, że te osoby są prześladowane, że by nagłaśniać chociażby na arenie międzynarodowej kwestie tego, że w Polsce osoby LGBT spotykają się z systemową przemocą policji. Ale okazuje się, że kiedy cała sprawa zaczyna się od właśnie takiej przemocy, to ta przemoc może być usprawiedliwiona, bo przecież te osoby były obrażane przez ciężarówki i one musiały jakoś zareagować w związku z brakiem reakcji państwa polskiego. Kiedy to wobec Kalego stosowana jest przemoc, to źle. Kiedy Kali stosować przemoc, to dobrze. Dylemat numer dwa. Albo bronimy wolnych sądów, albo występujemy przeciwko nim. Kto podjął decyzję na temat aresztowania Margot? Największe bożyszcze polskiej opozycji, największy uciśniony rządów Prawa i Sprawiedliwości, prawdziwy skarb liberalnej demokracji. Wolny sąd. Okazuje się, że kiedy to sąd podejmuje decyzję, która nie jest korzystna dla opozycji, która sądów tak ochoczo broniła,
to przymykają na to oko, nie widzą w tym argumentów na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości i po prostu zakładają, że te kwestie można przemilczeć. Tak jest w tej sprawie, bo chociaż, jak poinformował Jan Śpiewak, w tej konkretnej sprawie decyzję podejmował ten sam sędzia, który w jego sprawie związanej z warszawską reprywatyzacją wydał na niego wyrok, w związku z którym zwracał się do Andrzeja Dudy o ułaskawienie, to jakoś lewica i liberałowie zamykają na to oczy i po prostu mówią o tym, że to od samego początku jest pisowska prowokacja, że tutaj od samego początku chodziło o to, żeby represjonować, zamykać osoby LGBT, żeby zemścić się za powieszenie tęczowej flagi na figurze Chrystusa. Nie zwracają uwagi na to, że wszystko wskazuje na to, że ten konkretny sędzia podjął decyzję o areszcie w sposób suwerenny, niezawisły, niezależny. No bo trudno podejrzewać, że ten akurat sędzia, który tak w takiej sprawie jak sprawa Jana Śpiewaka podejmował decyzję przeciwko niemu, w tej sprawie jest jakimś nagle sędzią na telefon Zbigniewa Ziobry. Nie mamy żadnych dowodów czy żadnych poszlak, by sądzić, że w jakikolwiek sposób jego decyzja była, spotkała się, związana była z jakimiś naciskami ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. Obrońcy Margot po prostu zamykają na to oczy i w najlepszym razie mówią o tym, że w Polsce nie ma już niezawisłych sądów. Choć nic nie wskazuje na to, że w tym przypadku mieliśmy do czynienia z jakimś zanegowaniem niezawisłości. Co więcej, podobieństw między tymi sprawami jest więcej i one też znakomicie pokazują hipokryzję w tym temacie. Śpiewak przypomina, że w jego sprawie sędzia zdecydował na temat tego, żeby utajnić uzasadnienie wyroku i w sprawie Margot również nie znamy uzasadnienia decyzji sądu. Stowarzyszenie Justicja, które tak często występuje w walce z reformami Zbigniewa Ziobry, w sprawie Jana Śpiewaka przyznawała sędziemu rację, a tutaj z kolei uważa, że lepiej by było, gdyby sąd jednak wytłumaczył, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję. Trudno nie dostrzec tego, że mamy do czynienia z różnymi standardami, zależnie od tego, czy ofiara jakiejś decyzji jest naszym politycznym sprzymierzeńcem, czy naszym politycznym wrogiem. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że przecież w ostatnich miesiącach i latach wielokrotnie słyszeliśmy o tym, jak to Prawo i Sprawiedliwość obniża autorytet sądów, jak to atakuje sędziów, jak to niszczy zaufanie do państwa prawa. Krytykowane były nie tylko konkretne działania reformatorskie, ale również hasła, jakie stosowała partia rządząca, czy kampanie takie jak te prowadzone w telewizji publicznej, czy przez Polską Fundację Narodową. I żeby nie było wątpliwości, ta krytyka była zasadna, bo takie słowa z ust sympatyków czy sprzymierzeńców władzy nigdy nie powinny padać. Problem polega jednak na tym, że nowi sojusznicy polskiej opozycji chyba też niespecjalnie przepadają za praworządnością, bo jednym z haseł, których używają w tej sprawie, jest, uwaga, rozpierdolmy wreszcie to państwo prawa. Kiedy sądy są atakowane przez przyjaciół Kalego, to jest dobry uczynek. Zły uczynek jest wtedy, gdy sądy atakują wrogowie Kalego. Dylemat numer 3. Czy oczekujemy kultury życia publicznego, czy zgadzamy się na jego daleko idącą wulgaryzację? Wybaczcie ten wulgarny cytat w poprzedniej części, ale to jest chyba jakiś poważniejszy problem, z jakim mamy do czynienia w tej sprawie. Bo być może pamiętacie, jak przed kilkoma miesiącami głównym tematem przez kilka dni polskiej debaty publicznej był wulgarny gest posłanki Lichockiej. Sami to zresztą wówczas krytykowaliśmy, przypominam chociażby tekst Piotra Kaszczyczyna pod tytułem Państwo w trybie środkowego palca. Wszyscy mówili wówczas o tym, że to wulgarne, agresywne, nienawistne i że przyzwolenie na taką agresję w życiu publicznym może być wstępem, może być początkiem do jeszcze gorszej jego wulgaryzacji, a być może wcześniej czy później nawet fizycznej, faktycznej przemocy. No tak, wtedy wszyscy się zgadzaliśmy, a jak jest dzisiaj? Jedno z haseł, które słyszeliśmy w czasie piątkowych demonstracji, to hasło „jebać pały i sąd cały”. Inne z haseł związane ze środowiskiem Margot, czyli hasło, które pojawiło się na kartce tłumaczącej, dlaczego na warszawskich pomnikach pojawiły się tęczowe flagi, to hasło „to szturm, to atak, jebcie się ignoranci”. Jak się okazuje, tutaj agresja słowna nie prowadzi do większych niebezpieczeństw.
To możemy zaakceptować. Zresztą to nie tylko ten przypadek. Pewnie pamiętacie, że na ostatniej prostej kampanii prezydenckiej tym przełomowym wydarzeniem, który miał obudzić młodych wyborców przechylić szale zwycięstwa w stronę Rafała Trzaskowskiego, było powstanie Ruchu Ośmiu Gwiazd. Ośmiu gwiazd, które znaczyły ni mniej, ni więcej niż PiS. Kiedy ktoś używa wulgarnych słów w stosunku do Kalego, to jest to zły uczynek, ale kiedy Kali używa wulgarnej retoryki, to jest to dobry uczynek. No i wreszcie dylemat czwarty. Albo jesteśmy za całkowitą wolnością słowa, albo przeciwko jej ograniczaniu, na przykład z powodu naruszenia czyichś uczuć. No właśnie, bo kiedy spojrzymy na tę całą sprawę, to można powiedzieć, że zaczęła się ona od dwóch symbolicznych wydarzeń. Jednym było pojawienie się tych furgonetek Fundacji Pro, które, no, powiedzmy sobie wprost, głoszą treści na tyle kontrowersyjne, że wiele osób może czuć się nimi urażone. Ale z drugiej strony mieliśmy właśnie powieszenie tych flag na pomnikach, w tym właśnie powieszenie tęczowej flagi na pomniku Chrystusa. No i co mówią tutaj obrońcy Margot? Kiedy chodzi o flagi na pomniku, mówią: tęcza nikogo nie obraża, to nie mogło nikogo zranić, chodziło tylko o zwrócenie uwagi na ważny problem. Niemożliwe, żeby ktoś to potraktował jako szturm albo jako atak. Ale co mówią, kiedy chodzi o kwestię ciężarówek Fundacji Pro? Tutaj nie ma już argumentów na temat wolności słowa czy zwrócenia uwagi na ważny dla kogoś problem. Tutaj argumentacja jest prosta. Te osoby miały prawo tak reagować, ponieważ były nieustająco obrażane, były atakowane, czuły, że ich uczucia są ranione, a skoro państwo nic z tym nie robiło, to musiały zareagować. A więc jak wygląda podsumowanie tego wątku? Kiedy ktoś atakuje uczucia Kalego, to jest to zły uczynek. Ale kiedy Kali atakuje czyjeś uczucia, to jest to jak najbardziej w porządku. Oczywiście hipokryzja i kalizm to nie jest przypadłość tylko i wyłącznie lewicy. Nawet spoglądając na miniony polityczny tydzień, łatwo przywołać przykłady, w których z podobną postawą mieliśmy do czynienia na przykład po stronie polityków czy zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy opozycja zdecydowała się w dużej części zbojkotować zaprzysiężenie Andrzeja Dudy, słyszeliśmy ze strony polityków PiS o tym, że to nieodpowiedzialna delegitymizacja prezydenta, a tymczasem przecież w 2010 roku zaprzysiężenie Bronisława Komorowskiego zbojkotował sam Jarosław Kaczyński. Słyszeliśmy w ostatnich dniach i tygodniach o tym, że opozycja nie ma prawa kwestionować prawidłowości procesu wyborczego i na przykład słać protestów do Sądu Najwyższego, a tymczasem przecież Prawo i Sprawiedliwość choćby w sprawie wyborów do Senatu jesienią 2019 roku słało do Sądu Najwyższego identyczne protesty. Wreszcie słyszeliśmy w ostatnim tygodniu choćby o tym, jak Zbigniew Ziobro wychwala jawność życia publicznego i chce wprowadzić przepisy zwiększające jawność organizacji pozarządowych i ich finansowania, a tymczasem w swoim ministerstwie raczej do prymusów jawności i dostępu do informacji publicznej nie należy. I takich przykładów moglibyśmy wymieniać bardzo wiele i po stronie lewicy, i po stronie liberałów, i po stronie PiSu, bo niestety Kali z powieści Henryka Sienkiewicza jest takim ponadpartyjnym patronem polskiej debaty publicznej. Nie powinniśmy tego akceptować, ale powinniśmy o tym pamiętać za każdym razem, kiedy słyszymy polityków wielce wzburzonych zachowaniem drugiej strony i zastanawiać się nad tym, czy nie jest tak, że nie widzą belki we własnym oku. W Klubie Jagiellońskim często staramy się ten kalizm po obu stronach debaty publicznej piętnować, a jednocześnie często słyszymy o tym, że jesteśmy takim najgorszym typem symetrystów, bo zawsze szukamy symetryzmu i racji po obu stronach sporu, a potem ostatecznie i tak przyznajemy rację prawicy. Cóż, nie zgadzam się z tym, że zawsze przyznajemy rację prawicy, ale też nie ukrywamy tego, że jesteśmy środowiskiem, dla którego wartości konserwatywne są bliskie. I w tym, nie wydaje mi się, można zobaczyć cokolwiek złego. Jest zresztą taki cytat, z którym ja się spotkałem lata temu, który moim zdaniem bardzo dobrze
zachęca nas do właśnie takiej postawy, to słowa przypisywane znanemu publicyście Stefanowi Kisielewskiemu. Na każdej barykadzie siedzieć trzeba okrakiem, bo tylko synteza przeciwieństw godna jest człowieka. Jednocześnie absolutnie pod groźbą degeneracji nie wolno się wyrzekać oceny polegającej na przyznawaniu jednej ze stron zasadniczej słuszności. Na mnie przed wieloma laty te słowa zrobiły bardzo duże wrażenie i sądzę, że powinny być takim mottem dla wszystkich osób, które starają się uczestniczyć w życiu publicznym, czy chociaż je komentować. Bo kiedy nie będziemy siedzieli na tej barykadzie, to zwykle będziemy widzieli rację tylko jednej strony. Jak ta próba siedzenia na barykadzie okrakiem i szukania racji w każdej z konkretnych spraw powinna wyglądać w sprawie Margot? Przyjrzyjmy się tym czterem dylematom, na które chciałem zwrócić uwagę, wykazując hipokryzję jej jednoznacznych obrońców. Po pierwsze, zacznijmy od agresji. Uważam, że nie może być przyzwolenia dla przemocy w życiu publicznym i Margot powinna spotkać się z prawnymi konsekwencjami udziału w rozboju, udziału w ulicznej bójce, zniszczenia mienia. To kwestia pierwsza. Kwestia druga to kwestia wolnych sądów. Od dawna uważam, że o wyrokach sądów należy dyskutować, a przez wiele lat III RP wmawiano nam, że o wyrokach sądów nie wolno dyskutować i nie wolno ich krytykować. Tymczasem sądy podejmują różne decyzje, czasem dobre, czasem złe. Kiedy podejmują złe decyzje, to powinniśmy mieć prawo nie tylko je krytykować, ale również przeciwko nim protestować. Wydaje się, że w tej sprawie decyzje nie były dobre, ale nie sądzę też, że mamy do czynienia tutaj z jakimś systemowym prześladowaniem osób LGBT. Raczej doszło do kolejnego przejawu takiej systemowej patologii polskich sądów, czyli nadużywania prawa do tymczasowego aresztowania. W tekście z minionej soboty, w którym Piotr Kaszczyszyn na gorąco komentował sprawę Margot, zwracał uwagę na chociażby raporty Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka czy Fundacji Courtwatch Polska, które mówiły o tym, że właśnie z systemowym nadużywaniem tymczasowego aresztowania mamy do czynienia i chyba w tej sprawie to również był ten przypadek. Decyzja sądu w tej sprawie nie wydaje się mądra, nie wydaje się odpowiedzialna. Sąd można i należy krytykować ze względu na decyzję, którą podjął. Ale nie można tego robić, kiedy mówimy, że każda taka krytyka jest naruszaniem jego niezawisłości. Kwestia trzecia to kwestia wulgaryzacji życia publicznego i nie mam żadnych wątpliwości, że agresywne słowa, wulgarne wypowiedzi w stosunku do przeciwników politycznych, wulgarne gesty i zachowania to coś, co polską debatę publiczną i polską demokrację psuje. Ale nie możemy zamykać oczu na to, kiedy robią to przedstawiciele naszej strony. I tutaj myślę, że na całej scenie politycznej znaleźlibyśmy bardzo wiele przykładów kalizmu, który polega na tym, że kiedy po naszej stronie doszło do takich zachowań, to komuś po prostu puściły nerwy. Ale kiedy robi to druga strona, mamy do czynienia z systemową pogardą. I wreszcie kwestia czwarta, chyba najtrudniejsza, kwestia wolności słowa. Powiem szczerze, mnie jako katolika tęczowa flaga na figurze Chrystusa nie obraża. Szczerze mówiąc, myślę sobie, że Pan Jezus z takim miłosiernym pobłażaniem patrzy na takie happeningi i nie czuje się tym specjalnie obrażony. Ale wiem doskonale, że jest wiele osób, które najzwyczajniej w świecie takim happeningiem czują się obrażone, czują się znieważone, czują, że ktoś dotknął i znieważył coś, co jest dla niego absolutnie najważniejsze i odczuwa to bardzo osobiście. Tak samo jak bardzo osobiście mogą odczuwać pewne osoby, te jeżdżące po Warszawie ciężarówki, słysząc, że ktoś próbuje wiązać ze sobą zjawiska homoseksualizmu i pedofilii, czy wiążąc postulaty środowisk LGBT z jakąś niezdrową formą seksualizacji dzieci. Tylko że nie może być tak, że widzimy te obrazy uczuć albo obrazy czyjejś godności tylko wtedy, kiedy jest to dla nas wygodne. Problem polega na tym, że jest to właściwie spór nierozstrzygalny i każdorazowo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie przebiega ta granica wolności słowa.
Ja uważam, że w takich sprawach nie powinno dochodzić do żadnych czynności z urzędu, że za każdym razem, jeżeli sądy, policja, prokuratura mają się tym zajmować, to tylko wtedy, kiedy ktoś wyraziście powie, że poczuł się urażony i będzie potrafił to udowodnić. Ale stojąc przed taką alternatywą, albo wolność mówienia rzeczy głupich i obraźliwych, albo prewencyjna cenzura, opowiadam się jednoznacznie za wolnością słowa. Licząc na to, że kiedy zobaczymy, jakie są jej konsekwencje, kiedy jest stosowana bez umiaru po naszej stronie, to wszyscy zrozumiemy, że to nam właśnie szkodzi. Bo kiedy my w jednym tygodniu powiemy coś krzywdzącego albo wykonamy jakiś happening krzywdzący uczucia z drugiej strony, to za tydzień ktoś odpowie nam czymś jeszcze gorszym. Zachęcam Was do tego, żeby próbować w każdej takiej sprawie siadać na tej barykadzie i właśnie dostrzegać rację każdej ze stron i ważyć, które są ważniejsze. Nigdy nie jest tak, że racja leży dokładnie po środku. Zwykle w każdej osobnej sprawie jest bliżej jednej lub drugiej strony. Ale tylko gotowość do tego, żeby przyglądać się tym argumentom i racjom za każdym razem z osobna, jest szansą na to, żebyśmy wyleczyli się z kalizmu, który na pewno nie przynosi korzyści naszemu życiu publicznemu. Thank you.